11 lipca 1987 roku na torze zielonogórskiego Falubazu odbył się finał indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu juniorów. Polskę reprezentowali Piotr Świst, Cezary Owiżyc i będący rezerwowym Sławomir Drabik. Szczególnie na tego pierwszego zwrócone były oczy wszystkich obserwatorów zielonogórskiego finału. Zawodnik Stali Gorzów rzeczywiście spisał się fantastycznie, ale zdobycie 11 punktów wystarczyło do zdobycia srebrnego medalu i to po wyścigu dodatkowym, w którym Świst przyjechał pierwszy, przywożąc za swoimi plecami Shona Wilsona, Bo Arhena i Tommy Dunkera. Zawody z 13 punktami wygrał Anglik Gary Havelock, który na swoim koncie zgromadził 13 punktów. Zwycięstwo w finale indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów było początkiem barwnej kariery Gary'ego Havelocka. Swoją drogę żużlową rozpoczął w 1985 roku, kiedy to zadebiutował w drugiej lidze brytyjskiej w barwach klubu z Middlesbrough. Rok później przeniósł się do pierwszoligowego Bradford. Już w drugim sezonie swoich startów na torach żużlowych zdobył tytuł indywidualnego mistrza Wielkiej Brytanii Juniorów. Wtedy to zaczęto bardzo uważnie obserwować Havelocka, a wielu znawców tematu zwracało uwagę na to, iż jest to zawodnik jeżdżący odważnie i brawurowo. Jednak Havelock miał jeszcze jedną swoją naturę. Był zawodnikiem trudnym do współpracy i trudnym do ułożenia. Poza życiem sportowym młody Anglik nie oszczędzał swojego organizmu i wraz ze wzrostem popularności pojawiły się w życiu Havelocka używki. To właśnie za zażywanie narkotyków został w 1989 roku zdyskwalifikowany na jeden rok i odebrano mu licencję żużlową, co uniemożliwiło mu kontynuowanie kariery sportowej. Wiele osób związanych z brytyjskim speedwayem zastanawiało się, czy Havelock wróci jeszcze do czynnego uprawiania sportu. Obawiano się, że życie pozasportowe bardziej będzie interesowało młodego żużlowca. Gary Havelock powrócił jednak i utarł nosa swoim oponentom. Do końca swojej kariery Havelock powtarzał, że jego powrót był możliwy dzięki działaczom Bradford Dukes, którzy go nie przekreślili i umożliwili kontynuowanie kariery w swoim klubie. Gary Havelock odwdzięczył się swoim pracodawcom i reprezentował ten klub aż do roku 1997. Pierwszym klubem zagranicznym, który reprezentował Havelock, była polska Stal Gorzów, gdzie zadebiutował w 1992 roku. 5 kwietnia wystartował w barwach gorzowskiej Stali przeciwko drużynie Apatora Toruń. Gorzowianie wygrali to spotkanie w stosunku 46-44, a Anglik zdobył 9 punktów i obok zdobywcy 10 punktów Bogumila Brela był najskuteczniejszym zawodnikiem gospodarzy. Gary Havelock wielu okazji do startu w polskiej lidze jednak nie miał, ale zainteresowanie Anglikiem w tym sezonie miało dopiero nadejść. 29 sierpnia 1992 roku na torze we Wrocławiu Gary Havelock stanął do walki o tytuł indywidualnego mistrza świata. Pod nieobecność Hansa Nielsena i Jana Oswalda Petersena największymi kandydatami do złota byli Szwed Per Jonsson i Amerykanin Sam Ermolenko. To, że Gary Havelock w eliminacjach oraz półfinałach zawsze plasował się w pierwszej trójce, powodowało, że Anglik wyrastał na czarnego konia zawodów. Jednak przed samym turniejem jedna z polskich gazet napisała, iż podczas wieczoru poprzedzającego finał wrocławski Gary Havelock był widywany w towarzystwie pięknych pań w jednym z wrocławskich kasyn, gdzie jak mawiano przegrywał spore sumy pieniędzy. W dniu zawodów pojawił się rozluźniony w swojej fantazyjnej fryzurze. Havelock swoją przygodę w finale rozpoczynał w drugim biegu, ale obok siebie miał takich przeciwników jak Henka Gustafsson, Ronnie Corey i główny faworyt Per Jonsson. Kiedy taśma startowa powędrowała w górę, Havelock wystrzelił niczym z katapulty i od razu na pierwszym łuku wysforował się na prowadzenie, którego nie oddał już do końca biegu. W swoim drugim starcie doszło do niebezpiecznej sytuacji, w której na tor upadli Zdenek Tesarz i Sławomir Drabik. Na dodatek upadający Tesarz zahaczył mijającego go Anglika, który natychmiastowo zjechał na murowę, zszedł z motocykla i położył się, czego następstwem było pojawienie się przy Angliku służb medycznych. Na domiar złego nad wrocławskim stadionem zerwała się ulewa i zawody zostały przerwane na ponad 2 godziny. Być może ten czas pomógł Havelockowi do pozbierania sił i uśmierzenia bólu prawej nogi, na który się uskarżał. Z biegu został wykluczony Jim Nielsen, a w powtórce Havelock przyjechał za plecami naszego reprezentanta Sławomira Drabika. Jak się później okazało, tylko Drabik był jedynym pogromcą Gary'ego Havelocka tego dnia. Jak się domyślacie, Anglik wygrał swoje kolejne starty i
przed ostatnim swoim biegiem miał punktów 11. Dla Anglika sprawa była czysto matematyczna. Nawet jeżeli przyjechałby w tym biegu czwarty, tytuł wicemistrzowski miał w kieszeni. Aby jednak na swojej szyi zawiesić medal z najcenniejszego kruszcu, musiał w tym wyścigu przyjechać na pierwszym miejscu. Drugie miejsce, przy założeniu, że swój ostatni wyścig wygrałby Duńczyk Gerd Hamberg, obligowałoby go do tego, że właśnie z Duńczykiem Anglik spotkałby się w wyścigu dodatkowym. Havelock nie zamierzał już wtedy czekać, wystartował i tytuł zapewnił sobie, wygrywając ten wyścig. Po przejechaniu linii mety blisko 15-tysięczna publiczność oklaskiwała Anglika, gdy ten robił rundę honorową po wrocławskim owalu. Zdobycie tytułu indywidualnego mistrza świata wzbudziło wielkie zainteresowanie Anglikiem klubów żużlowych całej Europy. W Gorzowie jeszcze w tym samym roku podpisał kontrakt z miejscową Stalą na starty w roku następnym. Niestety, swojego tytułu Gary Havelock nie obronił. Wielu znawców Speedwaya uważało, że Gary Havelock nie wykorzystał swojego czasu i nie skupił się na Speedwayu, tylko dalej swoje życie rozdzielał na to sportowe i to, w którym można sobie pozwolić na używki. Havelock był oczywiście cały czas podstawowym zawodnikiem swoich drużyn, ale nie był wyrazistym liderem. Można było odnieść wrażenie, że cała czołówka żużlowa rozwija się i jedzie dalej, a Gary Havelock stoi w miejscu. Po kolejnym roku startu w Gorzowie zrezygnowano z usług Anglika, a ten zniknął na 2 lata z polskiej ligi. Powrócił do Gorzowa w 1996 roku, ale nie zdołał do siebie przekonać gorzowskich działaczy. W 1993 roku, jak wspomniałem, Havelock nie obronił tytułu indywidualnego mistrza świata. Podczas zawodów niemiecki Pocking zajął ostatecznie 10. miejsce. Anglik przypomniał o sobie w roku 1995, kiedy zapowiedział, że zamierza wrócić na szczyt światowego Speedwaya. Był pełnoprawnym uczestnikiem Grand Prix, a pierwszy turniej tego cyklu w roku 1995 rozpoczynał się we Wrocławiu, więc tam, gdzie Gary Havelock odniósł swój największy sukces. Niestety, Havelock zakończył swoje zmagania o tytuł mistrza świata w 1995 roku na 15. miejscu. Kibice byli zgodni. Gary Havelock zatracił coś ze swojej fantazji i o wielkich tytułach już nie ma mowy. Gary Havelock startował jeszcze w ligach angielskiej, szwedzkiej i polskiej, gdzie reprezentował barwy klubów z Częstochowy, Rzeszowa, Piły, Gdańska oraz Miszkolca. Bronił również barw klubu Mega Łagato Gliatti w lidze rosyjskiej. Jako jeden z nielicznych zawodników z czołówki światowej, Gary Havelock startował również w lidze włoskiej. Do ważniejszych osiągnięć przebojowego i fantazyjnego Anglika możemy jeszcze zaliczyć srebrny medal w drużynowych mistrzostwach świata z 1990 roku z Pardubic oraz brązowy z Wojens zdobyty w 1993 roku. Jest również srebrnym medalistą drużynowego Pucharu Świata z 2004 roku. Dwukrotnie był złotym medalistą indywidualnych mistrzostw Anglii, zdobywając ten tytuł 2 razy z rzędu w roku 1991 i 1992. Ten odcinek zatytułowany jest Gary Havelock, a mogło być jeszcze lepiej. Ktoś może uważać, że nie powinno się mówić o kimś, kto zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu, że nie spełnił swoich marzeń. Ale czy gdyby Anglik poprowadził swoje życie bardziej na sportowo, gdyby mniej wagi przykładał do zabawy i swobodnego stylu życia, może wtedy byłby naprawdę klasowym zawodnikiem przez wiele, wiele lat, tak jak to było w przypadku innych zawodników z epoki Anglika, takich jak chociażby Per Jonsson czy sam Ermolenko.